Strony Duale, a my rozpoczynamy przygodę w świecie The Hunter, Call of Duel. Witamy, witamy. Witamy, witamy. Będziemy polować na zwierzynę. Ewentualnie będę polował na niego. Czy się uda, to się okaże. Tak, no to co, szukamy jakichś tropów. Idę w lasek i... Oczaj, coś tu jest. Mam, zbadaj trop. W tę stronę. Tamto? Aha. Tak mi się wydaje, że to tak pokazuje. No takie, jak badasz taki niebieski wskaźnik. Mam ochotę zapolować na Daniela. Znamy jakiegoś? Tam. No aha, tam czekaj. Bo zwierzęcia. Ale lis rudy, to będzie ciężko. Lisa. Go uprowadź. Nie, to chodź na Daniela. To Daniela i... Poszukajmy Daniela. Daniel, kici kici, taś taś. No tak trochę ogrywałem tą gierę. Grałeś w nią? No dla mnie to jest, mogę powiedzieć, że w sumie debiut, bo tylko odpaliłem tak naprawdę pierwszą... Ja usłyszałem kurę? Tak. Nie, to nie kura takie. To nie była kura? Tak już. W tę stronę? Nie. No tak, ty sobie możesz paść i cię nie widać. No właśnie, dlatego... Cię zdepczę to... kiedyś. O, są jakieś... Masz coś? Tak. O, tu jest jakaś nora. O, ślady idzie. To od królików. Jak nora, to króliki. Ja już nie biegam, nie? O, cześć, coś tam jest. Od 6 do 10 żeruje Daniel tutaj. A jest 9.11, ty, to tutaj to może zaraz być. Będzie. Zaraz przyjdzie na stołówkę, przerwę będzie miał. Może tu być w okolicach. Trzeba być cicho. W sensie, że nie można zahałasować za bardzo. No staram się, dlatego nie biegam. Na kucak, na kucak. O! Tam coś jest. A, lis. Tega, no to on zaraz ucieknie na pewno. Nie widzę go tu. No, ja to jego też jak tam sobie pogrywałem, to ciężko było. Ale Daniela chodzi? Czy lisa? Lisa, no. Daniele tam sarny. Tomasz też. Lis na żywo. Pójdę siedzieć kiedyś. Dawałoby coś ustrzelić, kurde. Fajnie by było, nie? Coś złapać na odcinek. To jest nasz początek, więc to my musimy chwilę się rozegrać, to nie jest takie hop-siup. Tak, no to też prawda, nie? Że to... Kręcić trochę po cichutku, bo gdzieś tu mogą łazić. Jest, mam coś. Wyczekaj chwilę, weź lornetkę, przypatrz. Ktoś chodzi. Coś tu idzie, ale... Czekaj, ja tam zaraz mojego CS-owego skilla ze snajpery. Ja. Biegnie. Biega? No nie, no tutaj mam tropy. Ale w tamtą stronę gdzieś. Bardziej jakby... Poją gdzieś biegnie. Widzisz go? Tak. Nie mogę ci zapingować. Możesz, da się oznaczać, nie pamiętam jak. Znaczy chodzi o to, żebym go nie spłoszył czasem. Mhm. Aha, to sobie tym... I strzelaj najbardziej takie organy, które jak wiesz, serce, płuca. W dupską mu strzeliłem. Ucieka. No i teraz po śladach picza do niego. O ile dostał, nie? Coś musiał dostać, na pewno. To prosto w dupsko. To było wyczekać i mu ciach ten. Łódzko gdzieś. O, tu są jakieś ślady. A ty byś biegał ze strzałą w... tyłku. To nie jest Shrek. Od 6 do 10 żeruje, no właśnie, tutaj. Cześć, no i teraz... stronę niby pobiegł? Bardzo stare odchody. No trzeba każde jedne sprawdzać, bo tam gdzieś może być krew. Idzie. Ale idzie niby w tą stronę, a ty żeś go tu ściągnął. W tę stronę tak. Pobiegł? Tu. No dobra, no musisz zbadać swoją, gdzieś tam złapać swoją zwierzynkę. Musimy złapię, być dobra. Bardzo cicho. Eumeł pouje na kujka.
Nie, no tu gdzieś pobiegł. No, ja powiem, kiedyś naszukałem, naszukałem, naszukałem. Biegnie kłusem. Ale sarna. A to był, to była sarna, czy to był Daniel? Daniel chyba. Rogi miało, czy nie miało? Miało. No to, to tak, to jak... Tutaj gdzieś mi pokazuje. O! Bażanty. Bażanty? Jak gdzie Daniela, to bażanta sobie upoluje. No ale Daniela to pasowałoby złapać, tylko po prostu, znaczy złapać, znaleźć po prostu. Daniel. O, tu coś jest, jakieś miejsce żerowania chyba. Myśmy się chyba trochę rozdzielili, no. Animals will pick up your scent easily if they're downwind from you. Bardzo świeże odchody. Ej, jest sarna, tylko wyczuł mój zapach. Muszę się spryskać. Spryskać się muszę. Sprayem, bo ona gdzieś tu jest blisko. No byłem osiągnięcie mila. No i elegancko. Ale to chyba nie jest nasz kolega z nie, klasy. Nie, nie. Mam nadzieję, że nie. Tu gdzieś jest sarna, no muszę ją wytropić. Po cichutku na paluszka. Daniel, kurde, co ja ci zrobiłem, że mi tak uciekasz? Trzeba było właśnie pod... Najważniejsze jest pierwsze, co to znaleźć ślady krwi, żeby później to już... No, że nie wiem, czy on dostał, czy go nie spłoszyłem. Nie, to na pewno ktoś posiadł. Tu jest jakaś droga, ale nie widzę. Daleko pobiegł. Nigdzie z sarenki. O. Zew godowy. Bażant. 150 metrów ode mnie. Mniej więcej. A? Bażant obrączkowy. Ucieka. Ale to co, biegnie? No, ucieka właśnie, bo no, z płotu, nie? Mówię, to jest taka gierka, gdzie no... Za dużo cierpliwości. No właśnie. O! Sarna wydaje odgłos, ostrzega gdzieś stamtąd. O, gdzieś stąd. Mniej więcej. O ty dziadu, chodź tu. Co tam się wydarzyło? No chodź tu. Stałeś z centymetra w łeb! No ale on będzie uciekał, to nie ma tak, że na raz ginie. On będzie uciekał, dlatego musi go właśnie tu nie znaleźć. No właśnie... ja tu znalazłem całe stado. Oto w tym... W tym wszystkim chodzi, nie? Żeby właśnie... Jest, sarenka jest. Masz ją jakąś? Patrzy się na mnie. No, nie odwraca się. O, jest dobra, tu. Jest krew. Poza poproszeniem. Że mi tylko nikt jej nie spłoszył. Nie rozproszył, sam żebym się nie rozproszył. Odwróć się, kurde. Nie chcę się odwrócić. Kubana. Z centymetra w łeb dostała. Głupia taka. O, był strzał. I ucieka gdzieś tam. O właśnie. To muszę teraz za nią biec, zobaczyć gdzie dostała. Ja ją złapę. Tak? Tak mi się wydaje. O, deszczyk pada. No też widzę. O, jest dostała. Krew, czyli to ta co dostała tu jest. Trafiono w organ nieżywotny, czyli dobrze dostała. Można jakoś sprawdzić? No, jak na krew najedziesz, no to piszę, że... Aż się wrócę. Średnie. Odchody przed chwilą. Tempo krwawienia bardzo. No, to dostała gdzieś dobrze.
Szybko się wykrwawi, nie będziesz musiał... O, leży. W krzaczkach, już ją widzę. I mamy, proszę państwa, pierwszą zdobycz. Leży sobie. Zbierz zdobycz. No to mamy pierwsze zwierzę. Ciało, miednica wnętrzności przebite, kurde. O jest, faktycznie. Pan trop, bardzo krwawi. Dobra, zapis zdobycz. Zatwierdź. Bardzo jest. Świeże. Kurczę, no daleko pobiegła. No, czasami trzeba się nalatać. A, ty tam jest. Ale już jest, już widzę krwawienia coraz więcej. No właśnie, to gdzieś... O, tam gdzieś jest... Da, Daniel. Jeszcze uciekasz? Może gdzieś leży, musisz tam, wiesz... Ślad za śladem teraz patrzeć najlepiej. I wtedy? Bardzo dużo świeżych odchodów. No to gdzieś niedaleko już. O! Coś dostał? Co? Co dostał? O. Plama krwi nie trafiona w żaden organ? Jak to nie? O, o akurat gdzieś. Ja ci, Michał, tam mniej więcej oznaczę gdzieś. Gdzieś tutaj. Mhm. Nie, przepraszam, Boże, nie tutaj, sorry. Że ci oznaczyłem. Ja jestem obrócony w tą stronę. Gdzieś mniej więcej w tą stronę. Tam gdzieś będzie jakieś zwierzątko, żyjątko. Czy ty uważasz, że ja nie potrafię upolować zwierzątka? Idzie, a czyli on gdzieś tu blisko powinien być. Gdzie rak, niebo rak. Lornetką nabadać sprawę. O, jest, 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 jest. Wypatrz zwierzynę, jest. Chodź, dobra. Dobra, dobra. O, patrzy się na mnie. To czy ja go ściągnę stąd, aż. O. Przemieszcza się czujnie, czyli... Ostrzega, dobra. Dobra, to. Tempo krwawienia. O nie, uciekł. Uciekł. Może coś dostał, może nie, nie wiem. No utrafiłem na to tempo krwawienia bardzo, ale to... O, tu jest jeszcze jedna plama krwi. Albo odchodzi. Pernikla kanadyjska to odmiana dużej gęsi. To jeden z najpopularniejszych rodzajów gęsi, na które poluje się w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Charakterystyczna biała podpinka pomaga odróżnić berniklę kanadyjską od innych gęsi. Ale było to eleganckie. Nie no, on pokazuje. No, to tak jest. Trzeba szukać i szukać, jak kiedyś... Kiedyś, dzisiaj, jak sobie chwilę tam grałem wcześniej, żeby... Zobaczyć w ogóle, co z czym się je. To kwestia wprawy, no. Chwilę po... No, ja wiem, no. A ja obczaiłem i... Ale spotkanie, nauczymy się. Odcinek będzie trwał 4 godziny, ale coś się upoluje. Tempo krwawienia bardzo. I w tę stronę. Ja się muszę w ogóle zobaczyć na mapie, gdzie ty jesteś, bo... Ja cię tam kontroluję, jesteśmy 500 metrów. O Jezus! Ty tam, a ja tu. 700. Ej, ale ty niedawno byłeś gdzieś mniej więcej... Tu gdzieś mniej więcej byłeś. Taki kawał to by nam ta sarna nie przebiegła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Niczy ja kółka nie zatoczyłem. No. Krwawienie bardzo, no to...
No idę cały czas za tymi śladami krwi. Widocznie słabo gdzieś dostała i ona sobie, wiesz... Mogła... No może być wszędzie, jak to mówię, nie? Ja też Danielka spłoszyłem i o. Ja go dorwę. O, jakieś odgłosy słyszę. Aj, ucieka sarna. No właśnie widzę, że pokazuje dopiero jak już ucieka. No bo... No. Ale jest tu gdzieś na pewno, bo tu mam dużo plam krwi. O to właśnie chodzi, żeby być... Cicho. Bardzo cicho. Lornetka to jest dobrze pomyślane, bo można wypatrzeć wszystko. Ale fajnie, teraz to słońce wyszło, przez ten drzewa się tak przebija, fajnie to wygląda. Mhm. To same jakieś na te bażanty trafią, nie chcę bażanty, to są sarne. Lis rudy ostrzega. O, jest sarenka, jest. Jeszcze się czuj, nie? Już się... No już ucieka? Jak ucieka? Tak nie może być, no. To mi uciekła. Nie no, chociaż bażanta mi dajcie. Króliki się łatwo łapie, o, bo króliki to na raz. Jednego króliczka sobie zastrzeliłem, to... Teraz? No nie teraz, ale ty jednego Daniela masz cały czas, tak? Już. No, tą sarnę, nie, no tą sarnę zastrzeliłem. Teraz, mówię na teraz, no tą sarnę jedną wtedy. Nie? Tu mi lis rudy ostrzega. Wydaje odgłosy ostrzega, no. 134 metry ode mnie, do 200 maksymalnie. O matko, ty jesteś już w drugim końcu, to... Wydaje no to nie. O, jeleń szlachetny. Kurde, ucieka, no. Nie przyuważyłem gdzieś go tu. Dzik? Gdzie ty jesteś? Że ty mnie będziesz ostrzegał? No i to właśnie zaraz jest taki moment, gdzie powinno się właśnie... A, dzik odpoczywa tutaj. O, tam gdzieś będzie, dobra. Lornetkę. Bym poprosił. Lornetka to którym było? Czwórka. Pułkiem wiadomo, przybliżasz, oddalasz. O, ucieka. Kurde, poszła. Poszła w las. Tu jest kilometr od ciebie jestem. Aż tak? Idę na kucka. Dobra, trzeba trochę wabika użyć, nie? Może. Mamy coś takiego? No jest. Pod piątką jest jeden. Pod szóstką jest następny. Kurde, to był tutaj cały czas? No nie. A bo on tu nad wodą pewnie siedzi. O, bo ja tu mam jeszcze strzelbę. No, jeszcze masz taki ala... Rewolwer? No. Co? Czemu dzik uciekł? 7 do 10 jest, 10 do 20. O. Czeka. Jest gdzieś tu blisko. Daniel. Dobra, wracam w twoją stronę trochę. Może co znajdę po drodze.
Jest, no chociaż bubr. Taka gra, gdzie no trzeba naprawdę tutaj dużo cierpliwości, to trzeba, tak jest taka, wiesz, gdzie ty jesteś w udzielcu? Ja to nie wiem, tego lisa też nigdy nie mogłem, nigdy, no dzisiaj co grałem, to nie mogłem złapać. Ryszka? Zaraz mi gdzieś ucieknie, bo pewnie jest gdzieś blisko ten Daniel. O, słyszę cię. A ty. O nie, ucieka, spłoszyłeś mi. Co? Przecież jestem kilometr od ciebie. Co? Jestem kilometr od ciebie, to jak cię spłoszyłem? No, słychać normalnie. A, bo nawet cię widzę. Widzę nawet teraz twój znacznik. Tam odwróciłem się w dobrą stronę, to... Nawet nie wiem, co ja nawoływałem. O, 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 o. To nie mogę zlokalizować go. Gdzieś mi uciekł, on tam gdzieś może iść w twoją stronę? O, sarna to była, ja piekule. O, biegnie, 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 biegnie. Poszła tą kolejną. Jezu się, no nic tu nie ma. Ej, co on? Przez wodę nie przejdzie? Zbugował jelenia? Gracz Immortal został wyeliminowany. Dlaczego? Co? Nie, no mam cię cały czas. No tak, no bo wróciłem, bo... Przez wodę nie można przechodzić. Myślałem, że można przejść przez wodę, a to... Ale już jesteś? Tak, tak, tak. Starność. Rady idzie. Ostrzega, no tam gdzieś w tych zaroślach znowu. Albo tu, muszę się skupić na jednym. Ja to teraz to już tu w ogóle nic nie mam. No bo to trzeba ślady, ślady i... O, odchody świeże, jeleń szlachetny. Mówię, tu jest... Tak na dobrą sprawę to się powinno wziąć i gdzieś się skampić w jednym miejscu, że tak brzydko powiem. I czekać na okazję? Czekać, pilnować, ewentualnie dojść do... Jak to się nazywa? Ambona. No do tej ambony myśliwskiej, ewentualnie do tego... Jak to tam jest? Jeszcze jest takie... punkt obserwacyjny i stamtąd, nie? Ja tam sobie... Jak tak sobie wcześniej trochę grałem, to... To właśnie... Snopki widzę. To właśnie sobie tam wszedłem i... O, strefa wodopoju tu. Tu może... Być jakieś zwierzątko. No, gdzie jesteś, bażancie? Na drzewie? Ja. Ucieka znowu? Kurde, był tu. Przez te krzaczory to nic nie widać, był przy wodopoju. Ale lejeń? Nie, ten. Tak, dobra, no dobrze, dobrze. Lejeń? Nie, nie danie, nie danie. Nawet wilka, no nic. No też już tutaj głoszyłem tyle tych zwierząt, że chodzę. I tylko płoszę, a nie poluję. O! Ostrzega, 50 metrów ode mnie. Sarna. No to ta. Jeleń ucieka. Ale czemu tak, to nie ale wiem. Ale co? Aha, czyli tego nie mogę zebrać. Mogę zestrzelić ptaka, ale nie zbiorę. Co? Ptaka żeś zestrzelił? Tak. Co ty gadasz? No. No to ja tam jakieś trafienie mam. Ale to co to był za ptak, że kurde nie można... Jakiś ten latający te w kluczu. Okay. O.
na takiej ładnej przestrzeni. Gdzieś go widziałem, chyba. A jest, 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 jest w ptaczkach, jest, jest, jest. O, jakieś ślady mam. W końcu. Czeka, dobra. Lecz ja to wszystko za... No jest, ale nie trafi. No... O jest, jeszcze muszę przeładować. No już chyba uciekła, no. Nie spojrzałem, że mam nieprzeładowane. Jest. Jest jeszcze? Mieszczę się spokojnie, dobra, czyli jest szansa na trafienie, dobra, widzę ją. Ale co z tego, jak mi zwieje jej... Prosto w płucko. No i muszę iść ją szukać. Tę stronę pobiegło. O, leży. Co to, za pierwszym razem? Czemu, tak? Może to ta moja, co ją... Ej, ale nie, bo coś... O, ciało, lewe płuco, wątroba i brzuch trafione. 100%. Wpadło na miejsce. Zapisz zdobycz. Okej. Okay. Zatwierdź. Grota pieniężna jest, dobrze. A mogłem się trzymać w Mortala, tam się więcej dzieje. No... Chodź właśnie, idę do ciebie, to może razem coś złapiemy, wiesz co? Jak będziemy w miarę blisko się trzymać, może coś złapiemy, idę tam gdzieś na tą stronę. 600 metrów, to jest kawałek. Presja łowiecka. Kiedy upolujesz i zabierzesz jakieś zwierzę, w okolicy zwiększy się poziom presji łowieckiej. Zwierzyna zwykle unika obszarów pod presją łowiecką. Aha, czyli trzeba po prostu podbić. Bo tu już nikogo nie będzie. O, tu jest coś za 70 metrów, coś będę miał, ale co? Nie wiem. No gra, mówię, gra ogólnie w porządku, tylko... Gra spoczko, tylko no, na wyczekiwanie. Trzeba tak, trzeba długo... Oj, ucieka, był jakiś... Leleń był. O, chodź, masz, nie, ile masz kasy? Może mi starczy, to wybudujemy tą. O, chodź, do mnie. To już zbudowałem już kolejną tam. Się buduje? Wybudowałem kolejną ambonę, że tak powiem. Idę. I tu może ktoś przyjdzie, aczkolwiek no teraz to tutaj zabiłem to. Lizrudy zew gotowy. Jesteś tam, jesteś. O! Jest, 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 sarna, jest, 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 jest. I... No leżysz. Jeszcze chodzi, nie? A drugi raz? Leży. Coś tam z kill CS-a się trochę się przydało. Ile ses. Bażan Dobrączkowy biegnie kłusem, to też fajne. No właśnie, mnie to zawsze zastanawiało, że... kłusem to znaczy jak, że szybko? No czy jak tak, to że... No i pięknie. Idziesz? To chodź, teraz to... Mogłeś ty nagrywać, u ciebie się dzień więcej dzieje. No, ale no ja, wiesz, no nie wiedziałem, że to tak akurat wyjdzie, nie? Plady, lis, rudy, aha, idzie, aha, dobra. Chodzę jeszcze raz na tą ambonkę. I może trochę tym... Teraz jakby patrzę sarnę. To zostawiam ją... A to był twój dźwięk? Tak, to ja. Aha. Wabik, że tak powiem. Ki.
Ej, ale ta gra jest trochę wciągająca, no może ktoś powie, o, nic się nie dzieje, to tamto, ale ja to powiem szczerze, że się wkręciłem w to tak, że ja pierdzielę. Czy na razie z mojej perspektywy się nic nie dzieje, ale może przyjdą odcinki, w których się zacznie dziać. No na pewno, słuchaj, ja tu jak pierwsze wszedłem, to też nie wiedziałem co do czego i chodziłem i... Nawet bobra nie ma. No tu chyba w ogóle bobrów nie ma. Oj, dotarłem. O, widzimy go na horyzoncie. A widzisz mnie na przykład, że ja trzymam, nie wiem, latarkę. Tam w ręku. Lornetkę, no, tak. To jest normalnie, tak? To nie jest latarka, to jest lornetka. No lornetkę, no. I boom, headshot, proszę państwa. Ej, ciekawe co by się stało, bym cię nie zabił. No właśnie... No ja chyba nie mam żadnej kasy. No nie, no to wiesz, no ale to kasa tak czy siak nie wyleci. Chodzisz? To trzeba E na się. Jak do schodów podejdziesz? A czekaj, jak ja wyjdę? Ja mam koszt budowy. A, ty możesz swoją wybudować, tak? Tak, chyba tak. Ale lipa. No ja, no tak, bo ja też tak miałem, bo to nie było nic. Michał, rozejrzyjmy się po mapie na szybko i w którą stronę idziemy mniej więcej? Znaczy, tu jest mapa to którym? M. Ja bym się tutaj do tego... Tutaj ale bym szedł. Ale to może w następnym odcinku. Na razie, no to co, zwiedziliśmy dużo mapki. Parę no, strzałów no, oddałem. Dla sprawdzenia, co z czym się je, że tak ja powiem, twierdzę, nie? Że jedną upolowałem, po prostu jej nie znalazłem, bo może tak powiem. No tak, na pewno gdzieś musiała być. To co, hunterka będzie więcej, mam nadzieję. Także jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę. I co, zapraszamy do subskrypcji i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, cześć! Cześć!